Ja ci powiem, jakie odpowiedzi będą. Pomieszajcie się, panowie. Pomieszajcie się, bo Kasia tutaj podgląda. Kasieńka, proszę, żebyś nie podglądała, nie zaglądaj. Aneczka, nic nie podpowiadaj. Dobra. Okej. Okay. To ja jeszcze sobie pozwolę tutaj zamieszać. Dobrze? Tak. Super. Kasiu, zadanie twoje będzie następujące. Będziesz miała za zadanie rozpoznać swojego męża po odgłosach zwierząt. Masa. Jak się bawić, to się bawić. Z wami można wszystko. Kochani, uwaga, zaczynamy. Paweł podchodzi do pierwszego pana. Pan sobie wybierze, wylosuje sobie zwierzątko. Kasiu, będziesz odpowiadać, czy to jest twój mąż, czy nie. Zaczynamy. Świnka. Świnia, proszę bardzo. Głośniej. Jeszcze inny. No dalej, 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 dalej. Kasiu, wystarczy, czy jeszcze chcesz? Raczej nie. Ten czy nie ten, musisz odpowiedzieć. Nie. Nie, to nie jest twój mąż. Dobrze, prosimy bardzo. Drugi kandydat na męża. Kogut. Który kogut byle miały taki? Śpiący czy co? Głośno, mocno. Jeszcze. Nic nie odpowiadaj. No, dobra. No co ten kogucik jeszcze? Nie, zdecydowanie. Za słabo pieje ten kogut. I słusznie, Kasia ma rację. Mi się też nie podoba. Dobra, trzeci pan. Baran. Proszę pomyśleć. No. Głośniej. Dłużej, jeszcze troszkę pomyślimy. Tego bananka, czyli to nie mąż, jednak, tak? Dobra. Proszę bardzo, kolejny pan. Mała. No, dalej. No właśnie, pani młoda prosi jeszcze raz. Trzeba lufę chyba.